Hej, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii w Assassin's Creed Rogue, nie mam pojęcia jak to wymawiać. Ja ogólnie powinna wejść do Animusa, aczkolwiek zauważyłem, że mam tu jakieś 6 nieodczytanych wiadomości. Zobaczmy co to jest. Stacje awaryjne, bunkier. Okej, bezpieczeństwo. Okej, widzę, że tak bardzo. Zostawmy to. I wracamy do Shaya, który leży na ziemi. Jest okradany, chyba. Wiem sobie dramatyczne sytuacji. If I said that was the craziest shit I'd ever seen, would that be the most obvious statement ever? Shay has been through a severely traumatic experience. Okay. Second most obvious statement ever. Continue exploring his memories. The best is yet to come. Shay się psuje. Lecimy do Nowego Jorku. Okej. Good to see you're feeling better. Thank you. Mr. Finnegan, was it? Sweet Mother Mary. Have we taken in the village idiot? Barry! Remember, Shay, I'm Cassidy, and this is... Barry! You've been ill for weeks. I hate to have been a burden. See? He's a civilized fella. Aye, for a clumsy deckhand. Probably fell off his ship half drunk. Barry! He's right. What do you all want? What's going on? No, za wiele to nie zrobisz w takim stanie. You wretch, how dare you! Shut up, woman! Oh! Leave her alone! Ah! Now what are you going on about? Stay out of this, you fool! Well, I was going to, but... Now you've made things personal. Time to die. Szybko się pozbierał. And don't come back. Thank you, Shay. In my younger days, I could have taken them one-handed. Why were these men bothering you? Ah, the usual. They feel they're owed money because they're not Harman citizens. Mark me words, those gangs are going to be the downfall of this city.
Wait here, I have something for you. It won't do you any good walking around Starkers. Here, try these on. They were our sons. I suppose if you're looking for trouble, you'll be needing these. Thank you. Pytanie brzmi, jak on tu się znalazł w sumie? Don't you look a right gentleman? Gas. Did I have a book with me? Just those peculiar weapons. Thank you both. If you'll excuse me. The manuscript is at the bottom of the Atlantic. Czyli tak kompletnie Gratas nie mówi, że ich syn był Templariuszem. A mam go złapać. Ja chciałem do niego strzelać. What have you and your friends got against the Finnegans? I got no gripe. My boss sent me over. Ah, and where is he set up? You can't miss it. There's always black smoke rising from the courtyard of that building. Przejmij siedzibę gangu. Tak w pojedynkę. Okej, dobra. Shai bardzo szybko się pozbierał. Przywódca gangu, będą problemy. A, czyli ten szef jakoś się ukrywa. No dobra. Pójdziemy sobie trochę naokoło. Bo chcę sobie sprzątnąć strzelca. Który będzie mi trochę przeszkadzać. Tam jest kolejny. Jak się zmienia obroń? O, wejdź tu. O! Chciałabym strzałkę odzyskać. Może ten gość na górze będzie miał. Od razu atakują gangi asasynów, okej. Tak teraz zwróciłem uwagę. Dobra, chodźcie tu. No, przyjdzie się tutaj, czy nie? Tamten się rozmyśla powoli.
Czyli asasyni napadali tą rodzinę, bo ich syn był templariuszem. Czy wiedzieli, że był templariuszem? Znaczy, jestem prawie przekonany, że to templariusze odstawili Shaya tutaj. Więc raczej wiedzieli. Przechwycenie asasyna. Sztab templariuszy. No, to... no okej. Jeszcze się nie skumaliśmy. Chyba. Z templariuszami. Lepsze zatoki. That will help us smoke. Be at ease, Master Cormac. We are friends. The Finnegans were worried you might take matters into your own hands. I am Colonel George Munro. Colonel? I came to help, but I see I am late. Thank you for dealing with these foul criminals. They were a blight on New York. What do you care? You redcoats are nothing but landlords. The townsfolk here are grinding away, trying to make a living. I cannot blame you for having that impression. Some of my comrades have been less than helpful. But I take a different approach. And what is that? I care. I want to see these colonists safe and prosperous. Noble words. Perhaps actions will convince you otherwise, Master Cormac. Here, reclaim what they have stolen. Now let us use some of that money for the good of the city. I realize you have no reason to trust me, Master Cormac. You said you were a friend of the Finnegans. I am. Their late son worked for me. You are much like him. How so? He cared. And he wanted to do good by the people. We shared a dream, he and I. That of making the world a better place. Mere survival is not enough. Full bellies, warm clothing. Freedom from want is the greatest freedom of all. It almost sounds like you have goodwill towards the people you govern. I do not govern, Master Cormac. I merely assist. See this neglected edifice, Master Cormac? We can make it better. Urban renewal is a new science, but one that has already proven effective on the continent. I have arranged for resources. Use them to improve that building. Okej, czyli stara mechanika wraca. Naprawmy to. I suspect New York will prosper under your watch, Master Cormac. You can do great things for this city and its citizens. After all, a man needs purpose. Farewell for now, Master Cormac. Dałem się postrzelić? Okej. No dobra, czyli takie prowadzenie to jest standard. The Colonel strikes me as an honorable man. Someone who wants to do what's right. And he may have a point. With everything that has happened, I can't change. I should head back to the Finnegans. Let them know I'm fine. No, wrócisz tylko. Załatwimy tu punkty synchronizacyjne.
To było? Nie. Te, ale patrzcie, bo zabijam mieszkańca chyba. Że on też był asasynem, nie jestem pewna. Znaczy, no bo to są, tak, to się nazywa gangi, to są asasyni. W tym, w syndykacie gangami będzie się nazywało templariuszy i tak będą się wzajemnie gryźć. No cóż. Ej, ale ta muzyka trochę nie pasuje, jak gram templariuszami, nie uważacie? Znaczy, już templariuszem tak właściwie. Mam tu mapę? Mam. I... Dobra, wróćmy... Momencik. No dobra. Wróćmy do... Nie pamiętam ich imion, ani nazwiska. Ale wróćmy do nich. Nie, zawsze taki problem, ja... Potrzebuję jakiejś encyklopedii z imionami zawsze, bo... Ja tego zapominam. Taki plus książek zawsze, że w książkach wygodniej można sobie sprawdzić, jak ktoś miał na imię. W grach się z tym gubisz. Czy łatwiej mi się z tym zgubić. Czy... W sumie te gangi to raczej rzeczywiście nie tyle na asasynów wyglądały, co na jakiś... ziomków wynajętych bardziej przez asasynów. Shay, Colonel Monroe told us what happened. You, sir, are a fool. But thanks. Master Cormac, I am sorry to bother you when you were barely out of your sick bed. No, I've had enough of being cooped up. Then perhaps you could get a friend of mine out of trouble. He discovered a nest of criminals developing strange weapons. Look at these. Bullets as loud and bright as firecrackers. If we might have a moment alone. His name is Christopher Gist. And he might be in over his head. I fear these brutes will hang him like a dog. I will not let those outlaws have another victim. Good. The villains are entrenched at Old Fort Arsenal. I have urgent business in Albany. Please tell Master Gist to join me there. Ogólnie, mam nadzieję, że... Do you hear, dearie? They are hanging a man in the Old Fort. It would be a shame to miss that. Mam przez 6 linii, dobra. Wracając, mam nadzieję, że ta część nie będzie się starała nagle zrobić z templariuszy dobrych ziomków, bo... Znaczy tak na siłę dobrych ziomków, że tak powiem. O, sobie mam teraz pauzę, dobry moment. W każdym razie mam nadzieję, że tak nie będzie na siłę robione za bardzo, że o dobrzy ziomkowie templariusza, bo już to trochę wyczuwam, że tak twórcy chcą chcieli zrobić. Już w tym momencie. I się tego obawiam. Znaczy, bo ogólnie już graliśmy templariuszem w Asasynie. Był to prolog trójki. To było spoko zrobione. I mam nadzieję, że tu też im się uda to zrobić.
A, strzałka z petardą. Chyba zaczęli się tuż przeze mnie. I'm Shay Korvac. Charmed! But what are you doing here, if you don't mind me asking? The Colonel sent me. No, strzelić. Kurde. Dobra, przestaję się skupiać na robieniu wytycznych do pełnej synchronizacji, bo źle mi to wychodzi. Good show, Shay. Ran them right out of their own den. Well, I was looking for a new place to live. Well, don't put your name on the door yet. There may be a few men left on their ship. Look, the bird is nested right over there. Thamargan? What is Shay doing there? That's my ship, friend. Begging your pardon, but I must go fetch her back from those louts. Wait! I can hardly let you do that alone. Help me if you can, then. Keep your wits about you, Shay. Criminals are everywhere, and most of them look just like law-abiding citizens. And they've been harassing the people who've nursed me back to health. Sounds like good folks. They are. Perhaps you know them. Barry and Cassidy Finnegan. I've never met them, but I knew their son. Wygonicie tak chodzić tyłem? Careful now. These ruffians can be anywhere. You can draw them out by making noise. Oh, I've got something better than that. Well, you seem to be more than capable of taking care of this matter. I tell you what. I shall find a new crew for your vessel, in case you have to leave post-haste. Okej. Hello. Ogólnie z jednej strony spoko, że... O, cholera. Okej, nie było to groźne. A z jednej strony spoko, że usprawnili... Sorry. Że usprawnili to szukanie wrogów. Znaczy, że jakoś zmienili, to może być fajne. Z drugiej... Przez te dźwięki cały czas mi się przypomina misja z tego. No tu jest na pewno. Ale w każdym razie cały czas przypomina mi się misja z duchami z Wiedźmina. I'm so glad I'm not you.
Dobra. Został jeden przeciwnik nam. A... Tak, cały czas mam przytaczają misję z Wiedźmina 2. Aż mam ochotę znowu w niego zagrać. Dzięki, asasynie! Zachęcasz mnie do grania Wiedźmina. Wyżej mam jeszcze wejść, co nie? Jup. Ojeju. Czy ja mam się czymś zastrzelić? Nie, ale chyba już się ogarnęło. She's a fine ship. And true to my word, I found a crew for her. I did leave one position unfilled, though. Tell me, Shay, do you have a first mate? He's long gone. Then I apply for the post, Captain. Welcome aboard. Szybko nawiązuje przyjaźń. As your first mate, may I suggest our next destination? The Colonel will be expecting me to report back. My thoughts exactly. Colonel Monroe said he'd be in Albany. Okay. Splendid! Jesteś zdziwiona, że na tą będą synchronizację? To się rzadko zdarza przy moim graniu w Assassina. A czy coś ty jeszcze mogę zrobić? Przejść się tam i odblokować punkt synchronizacyjny. Biegnę tędy? Ups. Bo rozumiem, to będzie moja chata? Czy nie? White, stąd nie też lubię nic już? Chyba tam fragment animusa jest. Jep. Nie to chciałem zrobić. Nie wejdziesz tu? A tu? No. Sam mogę to zrobić już po synchronizacji. Nieważne. Na szczęście droga na górę jest prosta. I co tu teraz jest? Fort Arsenal, okej. Dobra, to jest, że skrzynkę mamy. Przydałoby się wszelkie rzeczy zbierać, żeby mieć pieniądze na ulepszenie statku i tak dalej. Good. A, no to cóż, nie mam pojęcia, jak długi ten odcinek jest.
Dobra, w każdym razie myślę, że go tu zakończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Będziemy to sobie ciągnąć dalej. Ogólnie ja teraz mam jeszcze w planach nagranie ze dwóch odcinków. Tak ciągiem, tak więc cóż, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach z Asasyna. Pa, pa!